Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy Jezus zszedł z góry, podążyły za nim wielkie gromady. Zbliżył się wtedy pewien trędowaty, pokłonił się mu i prosił: Panie, jeśli Ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić. Wyciągnął więc rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, stań się czysty. I natychmiast jego trąd ustąpił. Jezus powiedział mu: Uważaj, nikomu nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż dar, który nakazał Mojżesz. Niech to będzie dla nich świadectwem. Oczywiście wszyscy dobrze pewnie kojarzymy, że kiedy tu jest powiedziane, że Pan Jezus zszedł z góry i podążały za Nim wielkie gromady, no to właśnie jest nawiązanie do tego, że wcześniej Mateusz relacjonował kazanie na górze, wygłoszone na górze przez Pana Jezusa, któremu przysłuchiwały się tłumy ludzi. I teraz, co jest charakterystyczne, co jakoś podkreśla Mateusz w swojej Ewangelii dziś, że kiedy Pan Jezus wygłosił kazanie, to zaraz poszedł robić to, czego nauczał. Właśnie dla mnie te słowa dzisiejsze są takim przypomnieniem, żebym ja, jeśli czegoś nauczam, to żebym potem zaraz też to robił. Tak. Myślę, że dla Pana Jezusa to było bardzo ważne, że ten trędowaty człowiek pokłonił się mu i prosił: Panie, jeśli Ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić. Bo Pan Jezus dzięki temu mógł od razu tym ludziom, którzy słuchali Jego kazania, mógł im od razu pokazać właśnie, jak On traktuje ludzi. I to trędowatych, że przede wszystkim, że trędowatemu pozwala zbliżyć się do siebie. Ja sobie tak wyobrażam, że jak ten trędowaty przyszedł, zbliżył się, właśnie jak tu jest powiedziane, do Pana Jezusa i pokłonił się, to ludzie ci właśnie się odsunęli, no bo nie? Ludzie się strasznie bali trędowatych, no i poza tym w ogóle taki był przepis, nie? Też można powiedzieć religijny, nie? Że nie należało się zbliżać do trędowatych, trędowaty nie powinien się zbliżać, nie? Do innych, póki jest chory. No i ale Pan Jezus pozwala temu człowiekowi się zbliżyć. I teraz uzdrawia go. No i okej, nie? No to jest niesamowita historia, cudowne uzdrowienie człowieka, który jak na ówczesne czasy, no to chorował na, znaczy biorąc pod uwagę ówczesne czasy, to chorował ówczesne uwarunkowania na bardzo poważną chorobę. Dzisiaj trąd, wiemy, już nie jest tak trudną do wyleczenia chorobą. Ale wtedy był. I to jest niesamowite, ale co jest ważniejsze w tym? Ważniejsze jest to, co Pan Jezus potem mówi. Pokaż się kapłanowi i złóż dar, który nakazał Mojżesz. W komentarzu w Biblii pierwszego Kościoła, którą się posługuje, jest napisane: każdy uzdrowiony z trądu miał według prawa obowiązek pokazać się kapłanowi celem oficjalnego stwierdzenia tego faktu oraz złożenia ofiary. I teraz, i co było konsekwencją tego? To, że ten człowiek wracał do społeczności. Wracał do wspólnoty. Już nie był wykluczony. Czyli mnie osobiście ta dzisiejsza Ewangelia przypomina, jak ważne dla Pana Jezusa jest to, żeby ludzi przyciągać do wspólnoty, włączać do wspólnoty. Tak. Oczywiście są pewne uwarunkowania, które sprawiają, że ktoś no, nie może być w ogóle albo tak w pełni
włączony do wspólnoty, bo z jakiegoś powodu jest niebezpieczny. No jego zachowanie jest niebezpieczne. Tak, bywają takie sytuacje. Nie? Niektórzy no, muszą, znaczy społeczność trzeba chronić, nie? Zwłaszcza, że w każdej społeczności są też słabsi, nie? No i teraz zwłaszcza ich trzeba chronić czasami przed niektórymi osobami. Natomiast bardzo ważne jest w tym, żebyśmy nigdy nie zadowalali się tym, że kogoś odsunęliśmy ze wspólnoty. Czyli na przykład rzuciliśmy z kościoła, nie pozwoliliśmy przystępować do komunii. Żebyśmy się nigdy tym nie zadowalali. Tylko żebyśmy ciągle myśleli z troską o tym człowieku i kombinowali, próbowali, co by tu zrobić, żeby go z powrotem włączyć, żeby on mógł wrócić. Żeby już przestał właśnie zagrażać. Nie? Czyli właśnie, żeby go z tego jego trądu, jakąkolwiek ten trąd ma postać, żeby go wyleczyć. No i tutaj oczywiście kluczową sprawą jest przyprowadzanie do Pana Jezusa. Czyli chodzi o to, żeby wykluczonych przyciągać do Pana Jezusa. Tak. Zapoznawać z Panem Jezusem. Czyli na przykład, nie? Jeżeli ja nie mogę kogoś z racji jego postępowania tak zupełnie włączyć do wspólnoty wierzących, w której na przykład jestem. No bo oni, powiedzmy, że komuś tam w jakiś sposób zagrażają, to ja wtedy pójdę do, jako moc, powiedzmy, mocniejszy, jeśli ocenię, że mam taką siłę, że Pan Jezus mnie jakoś wyposażył w taką zdolność, to ja pójdę jednak, nie, do tego człowieka. Będę z nim. Będę się chciał z nim spotkać. Właśnie nie zamknę się na niego. Nie? O to właśnie chodzi, nie? Że żebyśmy nigdy nie zadowalali się wykluczeniem kogokolwiek. To jest straszne, moim zdaniem. To jest bardzo niejezusowe w każdym razie. Zadowalanie się tym, że kogoś wykluczyliśmy. Nie, nie. Tak, no i co to znaczy teraz kogoś oczyścić? No. Czy tu chodzi rzeczywiście o jakąś taką stuprocentową zgodność jego postępowania z przykazaniami? Pewnie często to tak będzie, nie? Ale kluczowe jest nie to, jak ten ktoś przestrzega przykazania, tylko czy to, co on robi, zagraża komuś. Nie? Czyli czy jest trądem. Tak, czyli czy jest taką chorobą, bo grzech jest chorobą, która się jakoś może przenieść, nie? Na innych. Czy komuś zrobić krzywdę, o właśnie, komuś zrobić krzywdę. Tak. To jest zasadnicze pytanie. To tak też trochę w nawiązaniu do tego, co Pan Jezus mówił w kazaniu na górze, nie? Które w ostatnim czasie czytaliśmy, rozważaliśmy. To jest to zasadnicze pytanie. Nie? Każdy, kto właśnie nie zagraża, kto nikogo nie krzywdzi, to jest zasadnicza kwestia. On zasługuje na to, żeby być włączonym, bo każdy jest bliskim nam, jest bratem, jest siostrą. Każdy. Więc chcę go włączyć. Chcę, żeby był ze mną przy stole. Jeśli mówimy o Kościele, no to oczywiście chodzi o stół eucharystyczny. Żeby był ze mną. Chyba że właśnie komuś zagraża, to wtedy jak? To wtedy nie ma spójności, nie? Łączy się z Chrystusem ktoś, kto kogoś krzywdzi? No, coś nie tak, nie? Brak logiki w tym, brak spójności. Natomiast jeżeli nie krzywdzi, to jest właśnie to. Jeśli tylko się da, jeśli tylko możemy, to włączajmy ludzi do
Kościoła, do naszej wspólnoty, do wspólnoty, w której jesteśmy. Budujmy bliskość, budujmy więź. Mi o tym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Tak. Właśnie takie mieć upodobanie, chcę pod wpływem dzisiejszej Ewangelii mieć jeszcze większe upodobanie w tym, by oczyszczać człowieka. Tak. Czyli rozgrzeszać, czyli przebaczać. No wiemy też, nie, że w Piśmie Świętym trąd jest też takim bardzo charakterystycznym, mocnym symbolem, znakiem grzechu, obrazem grzechu właśnie. Tak, i ja chcę go oczyścić, ale właśnie dzięki zbliżeniu się, bliskości z tym człowiekiem, dzięki bliskości, tak. Ja, żeby go uzdrowić, ja muszę pozwolić mu, by się zbliżył. Sam muszę się do niego zbliżyć. Nie mogę przed nim uciekać. Tak, nie mogę przed nim uciekać. Tak. Myślę, że trochę za dużo jest w Kościele takiego uciekania, nie, przed tymi, którzy grzeszą. Którzy, mówiąc obrazowo, właśnie chorują na taki jakąś formę trądu. Tego jest za dużo. Niech ta dzisiejsza Ewangelia, ja przynajmniej biorę ją sobie do serca, by ona mnie przed tym chroniła, właśnie przed takim wykluczaniem kogokolwiek, przed uciekaniem przed kimś tylko dlatego, że w jakimś znaczeniu jest trędowaty. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.